Hej ludziska, tutaj Wojtek, ale to jest tylko taki króciutki filmik, na zasadzie luźne granie. Chciałbym wam przedstawić modyfikację do Rzym Total War o nazwie Roma Surrectum. Jest to po łacinie. I przedstawię wam tutaj tylko jedną bitwę, tak samo jak w poprzednim Rome Total War. I chciałbym też wyjaśnić, dlaczego na razie nie przesyłam nic innego jak trzecia era. Sami słyszycie, jak mówię. Mam jakieś zapalenie krtani, więc sądzę, że do końca tygodnia to ja raczej nic nie zacznę nagrywać. Może coś tam w pierwszy dzień świąt, 25, coś w tych dniach może się pojawi innego niż trzecia era, bo no nie jestem w stanie teraz aktualnie mówić do mikrofonu i nagrywać dłużej. To sprawia po prostu ból. Jak byliście chorzy kiedyś na gardło czy na krtań, to doskonale wiecie, jak to wygląda. Jak się człowiek czuje, i dlatego nie denerwujcie się, że nie przysłam aktualnie nic poza Naruto. No Jezus Maria, poza trzecią erą, bo nie mam nic innego na dysku. Zostało mi tylko to. Jest tam chyba 32 albo 31 odcinków i na tym let's play się kończy. Później chciałem powiedzieć, że nie będę od razu nagrywał Isengardu równo po Leśnych Elfach. Chcę sobie zrobić małą przerwę od akurat modów fantazy. Najprawdopodobniej zaczniemy sobie po trzeciej erze gdzieś tak Rzym Total War, a dopiero później, gdzieś już dalej, jeśli znowu będziecie chcieli, to wrócimy sobie do trzeciej ery, już tą kampanią Isengardu. Reszta projektów, czyli Fatal Frame, Skyrima będę chciał też dokończyć i Naruto. Po kolejne odcinki będą się pojawiać, jak polepszy mi się mój stan zdrowia, bo jak na razie to siedzę sobie przed kompem, nic nie robię. Trochę może pracy magisterskiej piszę, ale już czuję, że mi gardło usiada, więc będę kończyć, a was zapraszam do oglądania bitwy i zdecydowania, czy bardziej wam się podoba mod ten Roma Surrectum, czy zwyczajny Rzym, czy zwyczajny Rome Total War. Dzięki za uwagę i do oglądajcie.